Moi drodzy, mamy środę, rozpoczynam kolejne vlogowanie. Moje odcinki, nie wiem czy wam mówiłam, ale pojawiają się co tydzień w środę o godzinie 17. I rzeczywiście na początku to były poniedziałki, potem były wtorki, a potem stwierdziłam, że najlepsza, najczęstsza oglądalność jest właśnie w środę. Więc w środę o 17 co tydzień jest odcinek mojego serialu na moim kanale. A teraz aktualnie idę do Biedronki i odbiorę paczkę, ponieważ jest to coś do czegoś, co niedawno dostałam. Jeszcze nie kupiłam, ale dostałam. Coś, co wmawiałam sobie od jakiegoś czasu, że jest mi potrzebne i teraz to zweryfikuję, czy naprawdę to było mi potrzebne, czy po prostu jest moja zachcianka. Głupie, nie, jakby dobra. Psy, nieważne, nie. Witam was w odcinku jak wydawać pieniędzy, których nie masz. W ogóle zauważyłam, że teraz jak mam ciemniejsze włosy, to totalnie nie pasują mi ciemne rzeczy jakieś. Jak mi pasowały bardzo, to teraz... Już tak ciężko? No ale idę tak. A, dwie inne skarpetki. Oczywiście. Czekajcie, jeszcze raz. Że kroksy nałożyłam. To w ogóle wygląda genialnie. Ej, ogólnie znacie takie jakby fabułę takich komedii romantycznych, że jest jakaś artystka, która nie ma zleceń i jest biedna i będzie miała eksmisję i to wszystko. Ja na szczęście eksmisję bym miała. I ja w sumie jestem taką osobą. Na razie, ponieważ mam 5 zł na koncie, znaczy teraz już więcej, bo moja cudowna mama trochę zlitowała się nade mną i nad moim bardzo bogatym życiem, przez które nie mam pieniędzy na jedzenie. Ale wiecie co, nie można się martwić, trzeba pozytywnie iść do przodu i pożyczać od rodziców. Nie żartuję, ja zazwyczaj tak nie robię, ale jak już dochodzi do tego, że nie mam co zjeść, to już jest lipa. To lipa. A czemu tak jest? Tak jest dlatego, ponieważ ja cierpię na chorobę, która nazywa się Skyscanner, czyli kupuję loty, które są tanie, ale potem wychodzi na to, że no, trzeba jakby gdzieś spać w tym miejscu. To co tam, że bilet kosztuje 230 zł? Trzeba kupić nocleg, chyba że to jest jakoś wczesny jakiś ranek, że się wyjeżdża, no to można przenocować na lotnisku. Trzeba na przykład używać komunikacji, trzeba jeść i no ja zawsze kupuję pamiątki, więc kurde, to wychodzi drożej niż jakiś Skyscanner. Ja teraz strasznie dużo jem sałaty tego wszystkiego, ale nie umiem się tym opiekować, dlatego szybko gminie, więc potrzebuję więcej. Okej, będziemy to robić. Może rukolkę jakąś? Sałata rzymska, cytryny, dwa banany. Ciecierzyce, bo robimy hummus dzisiaj, bo już zjadłam tamten. Pomidorki koktajlowe, cebula, cola zero. Po prostu dzisiaj mam taką ochotę, zrobię sobie pierwszą kolację, ale to co chwilkę. Czosnek, jajka i ogórek. Ogólnie zrobiłam takie... O mój Boże. Takie, no, zdrowe zakupy. Znaczy, co zdrowe, zdrowe, niezdrowe. No, bo też ostatnio właśnie dbamy o... Kurczę, to jest trudny temat, odchudzanie i takie dobre nawyki żywieniowe, bo właśnie ja staram się ogarnąć te nawyki wyżywieniowe. Długo męczę się z tymi zaburzeniami odżywiania, nawet kiedy jeszcze nie umiałam nazwać, że to są zaburzenia odżywiania i o co chodzi z moim ciałem i z moją głową przede wszystkim. Dlaczego tak się dzieje, że jak ponoszą mi jakiekolwiek mocniejsze emocje, ale nie wiem, jest mi przykro, jestem tak przeszczęśliwa i zadowolona z siebie, jestem tak wkurzona, to sięgam po jedzenie i to jest trudny temat. Myślałam o tym, żeby iść do dietetyka i w ogóle na psychoterapię, ale aktualnie przez to, że wydaję tak dużo na rozwój siebie, na po prostu rozwój tego, rozwój projektów i wszystko, że no nie mam jak nawet ogarnąć finansowo jeszcze psychoterapii, które kosztuje 200 zł, ale sądzę i chcę na pewno zacząć ją w tym roku, może w grudniu, jakoś tak pod koniec roku. No i co, zobaczymy, ale plus jest taki, że wiem, że co mi dolega, tylko minus jest taki, że nie umiem sobie sama pomóc i
teraz właśnie zawsze próbowałam w diety, czy właśnie to pudełkowa dieta, że wiedziałam, że okej, twój mózg niech wie, że masz jedzenie, wyznaczoną ilość, nie kupujesz, nie chodzisz do sklepów dodatkowo, po prostu jesz to, co masz w pudełkach. Mój mózg jednak, ja nie za bardzo wierzyłam w siebie, ponieważ zazwyczaj jak byłam zła, czy byłam mi, bo dobrze mi idzie w tej diecie, idę sobie dzisiaj po paczkę chipsów i zjem ją całą. O, mam okres, albo miałam zły dzień, muszę się pocieszyć jedzeniem. Tak to było i tak jest w sumie nadal, bo ostatnio na pierwszy dzień mojej diety, czy tam drugi, to niestety złapał mnie atak ogromnego jedzenia. Oj, cebula. I tak naprawdę, no nie poradziłam sobie, zjadłam chyba paczkę rurek i loda. Ogólnie, no, może kiedyś pogadam jeszcze bardziej o moim zaburzeniu odżywiania, jak to się też zaczęło, bo no, to jest ogromnie długi temat i musiałabym nagrać o tym oddzielny jakiś podcast czy cokolwiek innego. Ale co? No, na razie spoczywam. A! Najgorsze są wieczory, kiedy naprawdę wtedy mi się chce usiąść, obejrzeć jakiś film, serial i wtedy mam ochotę zjeść coś fajnego do tego, no bo też mój organizm jest przyzwyczajony, moja głowa, że jak oglądam coś, to bardzo często jem. Nawet to samo kino ma takie coś, że jak oglądamy film, to musimy zjeść popcorn, czy coś słonego, czy słodkiego, czy cokolwiek przekąsać i już po prostu mój organizm jest taki dziwny. Ja po prostu nie zjem, póki sobie czegoś nie włączę. Beznadziejnego. Ja sobie włączam, zjadam i dalej dokańczam to, co zaczęłam oglądać i tak tracę też swój czas, ale to też jest temat rozmowy. O mój Boże, jakie... O mój Boże, jest tu pajęczyna! Ja nigdy tu nie sprzątam w sumie. Moi drodzy, a co przyszło mi w paczce? Jest to etui na tableta, ponieważ ostatnio wymarzył mi się tablet i dostałam go od ludzi, od których pracuję. Tak odkupuję tak na ratę troszkę, więc jakby już nie zapłaciłam nic, a jest mój, więc odcinek, tytuł odcinka jest idealny, czyli jak wydawać pieniądze, których się nie ma. Nie, oczywiście spłacę to wszystko, żeby nie być nikomu winna, no ale relacje nasze... Jakby ta sytuacja pokazuje nasze relacje i ufność wobec mnie. Ja właśnie teraz będę bardzo rozwijać swoją jeden z projektów i pomyślałam, że tablet a laptop, że ten tablet jest może być zawsze ze mną i dzięki temu na przykład, kiedy mam jakieś okienko, bo mam dwie prace i między pracami mogę sobie usiąść w kawiarni, popracować nad projektem, a nie tracić ten czas, a laptop jest troszeczkę cięższy, troszkę mniej wygodny do ogarniania, a tak to sobie biorę. Na razie ten tablet jest do tego, żeby włączyć sobie przyjaciół, kiedy jem, kiedy sprzątam, kiedy robię kupę. Serio, jakby źle bardzo zużywam ten tablet. No, co poradzi. Otwieramy. Też starałam się wziąć najtańszą obudowę. A taka różowa, całkiem ładna. Powiem, że całkiem w porządku. W ogóle obudowa... ale z dziwnego tego materiału jest zrobiona. Trzymaj. Fajnie. Jest bardzo ładny kolor i jest taki idealny w sumie. Oprócz tego, że jest taki gorszej jakości. Dobrze, kochani. Po co więcej gadać? Moi drodzy, przyszła dzisiaj do mnie paczucha, na którą czekałam i w sumie myślałam o niej, czy w ogóle kupić to coś. Ale stwierdziłam, że teraz czeka mnie tak dużo podróży i jednak ta jakość telefonu, bo oczywiście nagrywam to na telefonie i te jesienne rzeczy, które chcę nagrywać i w ogóle chcę trochę rozwinąć ten kanał bardziej, potrzebny mi jest aparat. Mam aparat, lustrzankę, ale ona jest ogromnie duża, ogromnie ciężka, a prawdopodobnie będę jeździła z taką walizką podręczną i ten aparat zajmował będzie dużo miejsca, więc zdecydowałam się wziąć na raty aparat do vlogowania. Ja się jaram, bo to jest malutkie coś, które mam nadzieję, że pomoże mi rozwinąć ten kanał i będą jeszcze lepsze treści dla Was. Więc na 3-4 zmieniamy kamerę, żeby już oficjalnie rozpocząć erę kamera Sony ZV-1. To nie jest ta najdroższa, to jest ta taka normalna.
Kochani, witam was już w nowej kamerze. Ja jestem podjarana, że ona jest i ta jakość jest super fajna. Dzisiaj mamy niedzielę już, bo nie nagrywałam już. Dużo się działo w moim życiu. Przeżywałam załamanie nerwowe w piątek, takie totalne, ogromne. Już chciałam rzucać wszystko, jechać do Rzymu. Obejrzałam Emily w Paryżu, dlatego tak się wydarzyło. Niedzielę i mam dzisiaj cały dzień wolny. To jest niesamowite, bo dawno nie miałam takiego dnia, w którym po prostu nie mam jakby czegoś zaplanowanego na jakąś porę, w ogóle nie mam nic zaplanowanego, więc tak naprawdę żyję dniem. Więc posprzątałam troszeczkę, robię teraz pranie, może słyszycie, oglądam sobie Przyjaciół, rano obejrzałam film w łóżku, zdałam sobie sprawę, że muszę sobie kupić taki stojak, żeby sobie zjadać śniadanie w łóżku, no bo moje łóżko jest idealne dla stojaka. Dzisiaj muszę popracować nad jedną piosenką. I ogólnie, jeśli chodzi o ten takie moje te... Jeśli chodzi o ten mój gorszy dzień, który miałam, pomyślałam, co bym mogła robić i jaki będzie teraz mój cel na następny jakiś czas. I mam pomysł, i nawet mam pomysł na fajną serię na TikToku i zobaczymy, co to będzie. To jakoś tak mnie zmotywowało i dostałam większej inspiracji do działania. Ej, w ogóle jaka ta kamera? Mega mi się podoba, jakby ta jakość jest fantastyczna. Będę mogła patrzeć na moje w ogóle. Zobaczymy. Tak patrzę sobie teraz, no bo mam teraz 3 podróże zaplanowane na ten rok, zaplanowane, jakby, że już na pewno jadę i jeszcze jeden w grudniu tak się planuje, ale jeszcze nic nie mamy kupionego. Ja jestem uzależniona od podróży, muszę przyznać, że jakby na przykład teraz nie mam w ogóle pieniędzy na koncie, nic nie mam, czekam na wypłatę, tak jak w ogóle wcześniej mówiłam w odcinku. I ja już myślę o tym, jak wydać pieniądze na podróż. Kochani, ja idę do pracy, a wy sobie jedzcie, bo pewnie oglądacie to, jak jecie coś smacznego. Ej, przepraszam was bardzo, ale miałam wcześniej ustawiony jakiś soft, coś tam skin, wyglądałam jakby tak wygładzoną się, kurczę, no tak ja nie wyglądam. Teraz popatrzyłam, wyglądam tak, żeby nie było, że dodaję jakiegoś filtra, po prostu nie wiedziałam, że to już jest w ogóle nastawione w tym aparacie, że to soft skin. O, moja wygląda coraz tak. Przydałaby się jej dzisiaj maseczka, którą kupiłam tydzień temu, żeby sobie zrobić i miałam czasu. Ale tak, moja skóra bardzo potrzebuje ostatnio pielęgnacji i zadbania o nią. Cześć kochani, dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, bo ja zapomniałam, że coś takiego robię i w ogóle kręcę vlogi. Tak jak mówiłam, ostatnio jestem słabą youtuberką i muszę to naprawić, ale ostatnio coś się u mnie działo, jestem cały czas w pracy. Tak naprawdę nic nie zrobiłam dla siebie w przeciągu ostatniego czasu, ale powiem, że ostatnio czuję się dosyć dobrze sama ze sobą, bo sądzę, że jakoś udało mi się, jakby... Jak mówią wam, że jedzenie, dobre jedzenie jest, jakby wpływa na twój organizm, a ty nie, to nieprawda, tylko tak się mówi. Ja powiem, że to jest prawda. Jadłam tak dobrze, a sobie na przykład pozbyłam na słodycza jakiegoś, albo miałam znowu napad jedzeniowy, ale wracałam do tego, do tych dobrych nawyków jedzeniowych i na pewno schudłam coś, ale od razu czuję się lepiej w swoim ciele, jakoś tak lepiej, tak w ogóle czuję, że przeszłam jakiś ostatni glow up, ale to czy to przez włosy? Może przez włosy, ale tak się dobrze czuję ostatnio. A w ogóle nie mogę się doczekać grudnia. Ja wiem, ostatnio zaczęła się jesień, a ja jestem jesieniarą i powinnam się cieszyć. Właśnie muszę się zatrzymać i żyć chwilą, a nie już planować vlogmasy, które będą za 2 miesiące. Chciałabym jeszcze bardziej zaopiekować się sobą, czyli właśnie na przykład ostatnio, znaczy już od kilku lat, mam olbrzymi problem z elektroniką. Dziwnie to zabrzmiało, ale na przykład ja jestem tak przebodźcowana, że muszę, no to jest takie słowo, wszyscy są teraz przebodźcowani, mamy telefony i te wszystkie social media, ale mam takie też coś z domu, że zawsze musi u mnie być telewizor włączony i ostatnio dostałam rachunek za prąd i mnie aż zabolało. Ja wiem, że masakra. Telewizor to jest takie denerwujące i sądzę, że tak tracę na to czas i moją w ogóle jakieś, nie wiem, ogarnięcie życiowe, że muszę przestać i od jutra nie oglądam przez tydzień żadnych seriali,
niczego. Jakby odstawiam takie rzeczy właśnie na poczet czytania książek, słuchania podcastów więcej, takiego bycia ze sobą, a nie z telewizorem, żeby się trochę odbodźcować z tego wszystkiego. Więc teraz leci Seks w Wielkim Mieście i tutaj próbuję ogarnąć wszystko. W ogóle usunęłam moją nową piosenkę z pulpitu. Stwierdziłam sobie raz, że ach, w porządku, luz bluz, zrobię porządki w komputerze, bo już tam nie ma pamięci. No i się okazało, że usunęłam moje projekty w Abletonie, czyli moje piosenki. No i miała wyjść w październiku moja nowa piosenka, a nie wyjdzie, bo ją usunęłam i nie umiem jej odtworzyć, jakby, bo to już nie będzie to samo. I jest mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bo była fajna, już miałam pomysł w ogóle wszystko na ten teledysk i... No i próbuję ją odzyskać, jest taki program, ale jakby nie mogę jej odnaleźć, więc no może to nie było przeznaczone dla mnie. Moja skóra ostatnio jest tak straszna, przez to, że po prostu o nią nie dbam, no. Moim marzeniem jest to, żeby ktoś mi zrobił piękny makijaż, jak byłam na makijażu dwa razy, że ktoś mi robił, a chciałabym właśnie jakiś kolorowy, jakiś taki widzimisię i zrobić sobie ładne zdjęcia. To jest mój cel na październik. Jak znacie jakichś fajnych make-up artist, to proszę pisać.